Ile? To nadal za dużo? Spróbujmy zrobić taniej. Lecimy. Więc począłem po pierwsze ekran. Co można do tego wykorzystać? Stary telefon. Myślę, że sprawdzi się dobrze. Do tego tak, wiem, że to jest syf. Jakiś zasilacz też potrzebujemy. Nie obejdzie się również bez taśmy. Może być zwykła, izolacyjna, jak i dwustronna, ale my użyjemy dwustronnej i zwykłej, bo izolacyjna jest czarna i ją zbyt widać. Kiedy już mam potrzebne rzeczy, więc po pierwsze należy go włączyć, ale jako że ten telefon dość długo tam leżał, musimy go podłączyć do ładowania i teraz można go włączyć. Te telefony są po prostu dość stare i naprawdę tak opornie chodzą, ale tak opornie chodzą, że nie da się ich obsługiwać. Google Play nawet nie działa. No, sklep Play w ogóle nie działa. Więc po prostu postanowiłem wejść na stronę, która daje suby na żywo. Suby na żywo. Wielkie dzięki, w ogóle już 681 subów. Należy też włączyć, żeby ekran się nie wyłączał po kilku sekundach. Uwaga, znalazłem odpowiednią aplikację na telefon, nazywa się Stay Alive. Keep Screen Awake. Link będziecie mieli w opisie. Ta aplikacja ma 4 tryby, ale nas obchodzą tylko 2 tryby. Pierwszy to jest zielony tryb i podczas niego ekran nie zgaśnie, dopóki będzie podłączony telefon do ładowania. Drugi to jest, nawet jeżeli nie będzie na baterii, a szybkie info o aplikacji. Nie działa mi tutaj sklep Play, dlatego próbuję pobierać przez dobry program. Zobaczymy, czy to zadziała. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze miejsce na to, więc wszystko przesuńmy. Mamy już troszeczkę uprzątnięte i po prostu będziemy myślę, czy tu nie użyć po prostu taśmy dwustronnej, którą bym przykleił sobie tutaj. Bym tak nakleił. Poprowadzić tutaj kabel i on by tam sobie w dół leciał. Tu jakoś tam, no, tego nie widzicie, no tutaj by jakoś ładnie szedł i tam do kontaktu. Sprawdźmy zasięg tego kabla. Na styk. Nie chcę na styk. Weźmy inny kabel. Dzisiaj akurat taki takim przypadkiem znalazłem 2-metrowy kabel. I 2-metrowy myślę, że byłby idealny. Jako już ten kabel jest tutaj naderwany, za chwilę to jakoś usztywnimy. Myślę, że taśma i wykołaczka dadzą radę. I mamy sztywny kabel. Gdzie jest ładowarka? Tu jest ładowarka do pendrive'ów. Wpinamy. Wpinamy, sprawdzamy, czy ładuje. Niestety przez dobry program nie pójdzie, bo i tak nas przekierowuje na stronę, znaczy do aplikacji no do Google Play. Google Play, ale nieważne. Kogoś ciekawiło, kto youtuber pracuje, to jest 21. dzisiaj, nie, wczoraj, dzisiaj, co dzisiaj mamy, nie, to wczoraj nagrałem film o tym unboxingu, który wieś tydzień temu, mam nadzieję, i mówiłem, że w tym tygodniu będzie test kółek, ale albo nie za tydzień, albo za dwa, bo chcę jeszcze coś nagrać. Coś kliknąłem. Zajmuje to 4 GB. Powiesz 415. Do tego też link postaram się wkleić w opisie, jeżeli ktoś by potrzebował jakimś sposobem Google Play, sklep, nieważne. O, pobrałem powietrze, to jest karta pamięci. Trzeba poszukać pamięci. Chwilą, dobra, początkowo moim dawcą karty miała zostać moja kamerka sportowa 8 giga. Jednak udało mi się znaleźć jakąś starą kartę pamięci 4 giga. Bez w ogóle nic nie jest napisane, tylko 4 giga i strzałka w tym samolicie wsadzona. No, więc sprawdźmy, czy ona będzie działała. Uwaga, mamy tu wpięcie karty. Przerywanie, tak, działa. Dobra, pięknie, świetnie, cudownie. O, pobiera, wchodzi, jest, dobra. 32%, 100, jest, pobieranie zakończone. Instalacja, dobra, i mam, o, jest, dobra, mam tą aplikację. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jak widzicie, są 4 różne te. No, nas interesuje ten zielony, tak, więc należy go kliknąć. Bla, 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 tak. Akceptuj. Wszystko akceptujemy. O, okej. Okay. To mi się pierwsza wyświetliło, dobra. I widzicie, zabawa z tym telefonem jest po prostu przednia. Weźmy to teraz w ustawienia. Wyświetlacz i zmienimy sobie czas. O, nie, brak animacji. Wygaszanie ekranu. No. Damy sobie na 15 sekund. Wyjdźmy. Poczekamy kilka sekund. Dobra, ekran się nie. Dobra, ekran się nie ściemnił, nie wygasił, działa. Więc jeszcze raz weźmy sobie w internet. O! Cudownie to wygląda. No, teraz należy przykleić. To krok. Przykleimy sobie ten. To się przykleimy taśmą. Padłem bateria w kanonie. Nie, wytrzymaj jeszcze trochę. Będę musiał dokończyć to. Będę musiał dokończyć kamerą, nie będę czekał, że to się załaduje. Dobra. Wyciągnę z niego wszystko, co się da. Teraz po prostu należy przykleić. Siedzi pewnie. Dobra, przerzucamy się na kamerę.